Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę. W sumie to będzie mini maraton na Skodzie T50, 9 tier. Mapa piaszczysta rzeka w trybie standardowym. Nie ma artylerii. Przeciwnik ma dużo TD-ków, więc decyduje się po chwili zastanowienia jechać na środek. Założyłem sobie, że przeciwnik będzie kampił raczej przy bazie, nie będzie wysuwał się tymi FV-ami, grillami i jak pancerem S100 gdzieś do przodu. Tak więc środek wydawał mi się logicznym posunięciem. No i zobaczymy. Na razie cisza, spokój. Nic nie widać. Zaświeciły się pierwsze czołgi. Obiekt 907 oraz T49. Na T49 jest taki przestrzał, ale jest on bardzo problematyczny. No i cóż. Przeładowanie. A mogłem poczekać. Przynajmniej jedną pestkę bym trafił. No cóż. Teraz muszę wykazać się cierpliwością. A ten T49 mógłby już spaść. UZT-111, nie wiem kto, ale zobaczcie, ktoś wyświecił tego T-54-1, dwie pestki weszły i niestety trzecia pestka trafiła go gdzieś w gąsienicę, on zdążył się obrócić, ja nie zdążyłem tego zauważyć, strzeliłem tam, gdzie wydawało mi się, że będzie dobrze, no cóż, wielka szkoda. Jednak dalej mam jakieś bicie na przeciwnika. Problem jest z tą M103. Na taki dystans strzelanie w weak spoty jest prawie że niemożliwe. No ale próbujemy. Nasza 113 odważnie z 42 punktami życia rusza do przodu. Ja się zajmuję M103. Liczę na to właśnie, że ma obróconą wieżę. Jednak nie, nie. Obróć wieżę, kolego. I raz się udało pacnąć przeciwnika. Ale wynik 1-3. Dlaczego, nie wiem. Przecież wszystko wyglądało na papierze bardzo dobrze. 1-4. Mogłem załadować już teraz Golda, ta M103. Pokazuje przede wszystkim wieżę. Mam bicie na FV-a. Pierwszy pocisk zarył za nisko, drugi już dobrze. Trzeci na skupieniu. I FV schodzi. Całe szczęście, że się nie schował. Całe szczęście, że ten jeden pocisk odbity od tego FV-a nie spowodował, że uratowało to mu wszystko. Ten jeden strzał niecelny, jakby, znaczy niecelny, nie przebijający, nie uratował mu życia, więc to było szczęście. Trzeci strzał w M103, bardzo szczęśliwy, poszło po łazie dowódcy. WZ-111 w opałach i trzeba dobyć M103. Nie będzie łatwo. Chowa się na te cztery. Na WZT-111 wyjeżdża T-49. Postanawiam pomóc. O, moja pomoc, jak widać, nie do końca taka, jaka powinna być. Ruszam za T-49, bo on zaraz przeładuje. I chcę... no, chcę go wykończyć, ale na pewno muszę strzelać mniej nerwowo. Wynik 7-6. WZ-a żyje jeszcze. Z tyłu jest T-30, jest T-62A, przeciwnik zajął swoją połowę mapy. Mamy grilla, no ale grill się schował, dobrze, że oberwał, ja niestety też obrywam o T-62A z boku. Pierwszy pocisk, drugi gdzieś zarył. I trzeci nieudany. Chowam się przed tym
medem nie mam szansy na jakąś sensowną walkę. Więc postanawiam przycisnąć tutaj razem z WZ-111. Oczywiście WZ-a nie ma czym przyciskać. Po prostu czeka. No a samemu to tak trochę nieciekawie atakować. Skoda T-50 jest przecież czołgiem dość miękkim, no i trzeba uważać. Muszę uważać również tutaj na T-62A, ciągle pamiętać o nim. Ale może warto też poświecić dla naszych tego choćby meda. To jest na górce, jest wróg. Skupienie, jeden pocisk, drugi jest na gąsce. Trzy pociski, magazynek wszedł. Schowam się może troszeczkę. Tak, jest dobrze. O, może nie do końca. Przeżył ten rusek. Zobaczcie, 2 HP. Ładuję zwykłą amunicję. I próbuję tego ruska namierzyć. Nie udaje się. Mam kolejnego delikwenta T-62A. Pierwszy pocisk, drugi. No i bałem się, że oberwę od grilla lub od kogoś innego. Ach, mogłem skupić chwilę dłużej. Zwykłe pociski na ukończeniu, więc ładuję Golda. No i cóż. Mam nadzieję, że z pleców zejmą mi to całe 2 HP, ale nie ma komu. Nie ma komu tam podjechać i przeciwnika po prostu wykończyć. Ja jestem świecony. Zjeżdżam w dół. Szkoda mi trochę HP na jakieś bezsensowne szarże w jedną lub drugą stronę. Wychylam się, patrzę, co w szerokim świecie słychać. Nie słychać nic. Więc wracam się. Wracam się do bazy. Spokojnie, spokojnie. To jest to, co powinienem zrobić może i dużo wcześniej. Czyli wrócić się. Wyhaczyć tego T-62A po prawej mojej teraz stronie. Spróbować wyświecić tego T-62A, który jest na bazie. Dobra, on mi na razie nie zagraża. W plecy nie dostanę. Może tutaj będzie coś innego. No tak, denerwuje ten T-62A z tą resztką HP. I teraz właśnie to, co powinienem zrobić wcześniej, na pewno dużo wcześniej. Przeskok, ale nie będę tutaj podjeżdżał w dość oczywistym miejscu. Zresztą TVP teraz się wysypuje na T-62A. Nie wiem, ile ma HP nasz kolega, ale może teraz oberwać mocno od tego drugiego radzieckiego meda. A ja spokojnie, jadę dołem, udało się przeskoczyć na dół, więc teraz tego delikwenta zajadę od tyłu. Jest na widoku pewna pestka. Wynik 12-10. Minuta 50 sekund do końca bitwy. WZ-a dalej na posterunku. No ale może łatwo zejść. Może również łatwo zejść TVP-ek. Od tych TD-ków mogę zejść również ja na hita. Także wszystko zależy od tego, czy przeciwnikowi uda się wyprowadzić odpowiednio wcześniej te wszystkie ciosy. Bo zdejmując 2-3 nasze czołgi, jeszcze może powalczyć. Jeszcze w
wszystko wtedy mogłoby się zdarzyć, jest Matt. No i tam czają się zapewne te tedeki. Matt padł, WZ-a się przydała, jak najbardziej. Jest grill, to grill właśnie chyba strzelił, no właśnie, dlatego TVPek wyjechał. Został tylko jak pancer, spokojnie, siła złego na jednego, mam go bokiem. Pierwszy pocisk niestety nieskupiony, drugi taki byle jaki, trzeci dopiero tylko wszedł, szkoda, można byłoby więcej naskubać damage'u, a tak to więcej bodajże tego damage'u nie będzie. A może, nie pamiętam. No, może jeszcze jedna pestka. Nie, chowa się kolega. Wystaje kawałek, ale już nie zdążyłem skupić. Przejdźmy do wyników. Padła pierwsza odznaka biegłości. Pierwsza klasa. 5000 naskubane. No bo to tak trzeba nazwać, to było skubanie przeciwnika, a nie jakaś tam rzetelna walka. Dwa fragi 1326 expa. No i cóż, przejdźmy do kolejnej bitwy. Druga bitwa w minimaratonie. Zatoka Rybacka. No nie ma artylerii. Ja tu mam szczęście. No i tak, pełno dziewiątek. Kilka ósemek i spokojnie jadę na środek. Przeciwnik ma troszeczkę więcej czołgów ciężkich, chociaż my mamy te deki, które mogą spokojnie też jechać do miasta. No i najpierw chcę przechwycić ewentualnie jakieś medy, które będą chciały przechwycić naszych dojeżdżających do miasta, lub też przechwycić czołgi ciężkie, które też będą do tego miasta się udawały. Jest Batchat, on chyba jeszcze ładuje, nie wiem. O, już chyba skończył. Te dziesiątka mi się odgryzła. To musiało boleć. Jeszcze dostaję od centka, żebym jeszcze nie oberwał od E75. Ach, no to tak jakoś nie bardzo mi się kalkulowało. Straciłem połowę HP i teraz nie będzie już łatwo. Zobaczcie, ST1K z tyłu, Skoda T50 na AFK, ISU gdzieś nie wiadomo gdzie, Light dopiero się rusza, a wszystko, reszta, cała reszta naszych Wise gdzieś tam jadą do miasta, ale tak jakoś nie mrawo. No, zaraz T54A1 może się zdziwić, ruszył się ST1, może wyjedzie właśnie ta T10, przeciwnik puszuje, jedna pestka, druga, niestety ten damage porozkładał się po wszystkich maszynach przeciwnika, jakie tylko możliwe, także magazynek średnio udany mimo wszystko, bo nie ma to jak wpakować cały magazynek w jeden czołg, wtedy to czuć moc, czuć siłę, a tak jak damage się rozkłada, no to wtedy jednak przeciwnik wciąż żyje, wciąż ma tę pulę HP i może nią dysponować, może atakować, szarżować, nie boi się. Dwa pociski i muszę pamiętać, żeby grać ostrożnie. A ta dziesiątka jest za całym szeregiem budynków. Nie mam na nią bicia. Jest ST1, może się uda wpakować jakieś pestki w bok wieży. Jedna pestka weszła. Wyjeżdża V-ka bokiem. No i muszę się wycofać. Help, Hilfe. Oberwałem moc snajpera ST1.
Jeszcze miałem zestaw naprawczy, jeszcze patrol celowniczy. Przeładowanie. Jestem prawie że na hita dla części czołgów. Ogwieży niestety nie weszło. Trzeci już niecelny. Dopiero teraz chyba zauważę, że celowniczy padł. Nie, ślepy jestem, nie widzę. Jadę do przodu. Trzeba zrobić jak najszybciej miasto. Zobaczcie, tylu naszych było w mieście, a wszystko jakoś tak ciężko idzie. Pałka zajechana od tyłu, magazynek wbity. Przeładowanie. Nasza Skoda T-50 w podobnych tarapatach jak Skoda drużyny przeciwnej, czyli jest na muchnięcie nosem. Mamy centka. Chodź centuś, tutaj właśnie, nie bój się, nie zrobię ci krzywdy wielkiej. Co ja tam mogę zresztą? Odbiłem nawet strzał. I dostaję od FV-a, który się gdzieś tam kampi przy linii. Jeszcze jeden pocisk może się okazać zabójczy. Spokojnie, muszę przeładować. Niech ta uśpiona na początku bitwy ST-1 ruszy do przodu. Niech pogra trochę na swoje HP. My tego HP nie mamy zbyt wiele. T-10 i S-3 również. Stały cały czas te czołgi z tyłu. Więc teraz niech ruszą, niech przyjmą coś. Niech wyświecą przeciwnika. ...12-9, bitwa w zasadzie wygrana, chyba że naprawdę jakąś wielką głupotę zrobimy. Jestem uzależniony. FV gdzieś chyba strzela. Albo koncept. Do tej ST-1. Ja jestem gdzieś uzależniony właśnie od tego, co zrobią sojusznicy. Nie chcę głupio zginąć. Jakbym miał taką pulę HP, chociażby jak Skoda T-50 nasza, druga, to bym na pewno nie kampił się w tym miejscu. Bym ruszył. No ale Rafał i Monika mają inne zdanie. T-10 ruszyła. No i cóż. O, jest WZ-120. Nie jestem przygotowany na tą niespodziankę. Trochę zabałaganiłem. Ale zobaczcie, koncentryczny ogień. I już ten groźny zawsze przeciwnik padł. Na koncepta szkoda wręcz pocisków. Gdzie jest ten FV? Nie, koncept pada. FV-a wyświeca mi T-20. No ale schowany jest FV za skałką. Nie mam na niego bicia. Niestety, niestety. Inni mają bicie, ja nie mam. Pech. O, teraz zjechał. Pierwszy strzał, drugi i ktoś mi go zgarnia. Przejdźmy do wyników. Padła pierwsza klasa, duży kaliber i medal wsparcia. 5600 nastrzelane, 2 fragi, 1314 expa. Jeszcze 1900 asysty. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.